Halo, czyli dajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku. Jestem Mateusz, to jest Heroes 5, Ashan Arena 3. Oj, doliczyłem do 5, widzicie? Umiem. Moim przeciwnikiem jest 007 Anik, chociaż na Discordzie ma inny nick, ale to nieważne. Napisał, że rozdaje punkty, więc mówię, kurwa, no żal nie wziąć, nie? Co prawda, tak w zasadzie to czeka mnie jeszcze 3 godziny na podróż do domu. Ale co tam, kto by się tym przejmował? To tylko 300 km, prawda? Miałem sobie ponagrywać wcześniej, ale że zmieniam pracę i dostałem tylko 18 załączników do prześledzenia. To tak naprawdę przed chwilą skończyłem, mówię, chuj kurwa, muszę sobie zagrać, zluzować głowę. No bo jak nie, to zdechnę, nie? Za bardzo będę się zastanawiał w samochodzie i będę myślał, kurde, czy ja na pewno dobrze postępuję? Szczerze to nie wiem, albo szczerze to nie. Dobra, nieważne, gramy w Herosy. Boże święty, nie chcę grać na Krasnoluda. Na Krasnoluda to ja przegram. To też bym usunął. A co mi to? Zagramy tym, zobaczycie. Powiedziałem, że na Krasnoluda przegram, więc zagramy tym, no nie? Mów mi Nostradamus, dziwko. Władimir Putin na rejonie. Władimir Władimirowicz na Ingę. Inga jest kulkową szmaciurą chyba, nie? Jak tam twoja szmaciura? A nie, ona jest uczennicą. Dobra, jest uczynna i w ogóle. Powiedz, że mamy feniorkę. Powiedz, że mamy feniorkę. Mamy feniorkę. Mamy hipnozę. Fajnie. Przywołanie rojuosu. No to też nie jest złe. Widmowe zastępy. Magiczny kryształ. To też nie jest złe. I piąstka gniewu. To też nie jest złe. Dobrze, to chyba zagramy przywołanie. Albo rozkłady. Dezo. Kurwa, odgranie rozkładów na Krasnoluda z tą jego odpornością na żywioły, którą będzie miał. No, świetny pomysł, Mateusz. Świetny pomysł. Użyćmy wampiryzm na wampira. I będzie się wampirował. Przepraszam, że ja tak przeklinam, ale jestem tak rozemocjonowany i w takim stresie, że aż nie wiem co gadam. No ale dobra, nieważne, gramy. Zobaczymy zaraz co gramy. 6 spell powera, 5 ataku. Inicjatywa dla strzelaków. Defik. Tu levela nie ma, to trochę słabo. No, kurde, gdyby to nie był Krasnolud. Pierścień Sarisusa. Nagolenniki z kości. Pierścień odwołania to raczej niespecjalnie. To prędzej na mnie by to było dobre niż na niego. Szczęście. Starożytna strzała. No tego mi właśnie było potrzeba, no. Nie, no chyba to sobie weźmiemy. No 6 spell powera, 5 ataku. Inicjatywa dla strzelaków, czyli to się nam troszeczkę wyrówna. Dla 2 jednostek reszta będzie w dupie. No ale 6 ataku, 6 spell powera, 7 spell powera, 3 defa. No, dobra. To sobie możemy... Dobra, odpalmy skill wheela. O, jest mare jak zawsze. Dobra, to... Czyli... to jest to. Nie wiem, dlaczego się nie pojawia tak fajnie, ale dobra. O, Nekromancer. No może grać balistem, więc może by się to nam przydało, ale... Zastanawiam się nad tą ścianą mgły. W zasadzie. Nie no, Feniks byłby dobry. To by było zajebiste. Wziąłbym to. Nawet eksperta obrony. Wziąłbym to. Lotnego. Lotnego nie osiągnę bez uczonego. Ale czy ja chcę lotnego? Lotny Feniks? O, lotny Feniks, to nie brzmi źle, nie? 24 punkty. Trzebałbym jednego levela, coś bym musiał oddać ze ścieżki, powiedzmy te 2 defa. Lotny Feniks, zagrywać. To jest coś fajnego, nie? Albo nawet ten skowyt Banshee na lotnym. Ewentualnie zamiast lotnego ekspercki talent, nie? I wziąć sobie coś takiego. To też nie jest złe. No, to chyba nawet jest lepsze. Jesteśmy chronieni na Destro, którym może zagrać. Szybciej rzucamy spele i do tego jesteśmy trochę chronieni na jego strzałki. To chyba coś takiego zagramy. Tak się mnie wydaje. Nie wiem, czy to jest dobre. Dobra, mamy talent. Zapolujmy na logistyka. No patrzcie. Patrzcie, jak daje. Nic tylko brać. Dobra. Zapolujmy na... No dobra, oświetlenie to jest... No dobra. To na razie starczy. Zbastujmy z tym. Może dewka da tam przy okazji. Daj lepsze oświetlenie. O, magia. Haha. Proszę, proszę. Dobra, daj tego mistrza życia. Lepszy talent. Odporność kości. No i ty mi się na razie nie przydasz. Atak. Kuźwa, atak zamiast tego. Atak pod łucznictwo zamiast ochronki. No nie, no kurczę, no. Musimy być odporni na jakieś kulki, na tych jego strzelców, bo nie mam czym na to przeciwdziałać. Dajmy na doskonałość. To też jest ciekawa rzecz. Tylko Banshee. Kuźwa, atak. Atak. Ale no ja bardziej na przeżycie jestem potrzebny, nie? Wziąłbym sobie... Aha, bo ja mam ekspercki talent, tak? Ja bym sobie wziął na razie skowyt. Weź tą obronę. Wycofaj mi to na razie. Może być inteligencja. Cofnij mi na razie lepszą nekromancję. Dowodzenie dałeś. O ty panie. Dowodzenie i zmniejszanie mu morali. Uźwa, to jest dopiero pomysł. Ale to już za późno na to. Wyśnieć nagrody Czardzieja, witalkę, lepszą magię przywołania. Weź na razie to. To się przyda. Czekaj. Znaczy kurde, czy ja jestem pewny, że on, czy to jest sensowne? Znaczy... Inaczej, jeśli zagra takie Destro, no to nam dużo da, nie? Natomiast... No nie, no to taki zachowawczy build musi być. Dobra, weź ochronkę. Weź lepszą magię przywołania. Weź mistrza przywołań. Weź eksperckie oświetlenie. Co ja bym chciał? Wojowników chaosu i tego. Dobra, weź ten ekspercki talent. Weź ekspercką magię przywołania. Weź lepszą obronę. Zajebiście. 15 siły czarów? Łocie w dupę. No nie jest źle, nie jest źle, dobra. Proszę, proszę bardzo. No chyba tę ścieżkę, najwyżej te dwa ataku oddamy za level. Bo wtedy nam powinno stańczyć, tak? 2,5, 5000, 8000 expa, to nam nie starczy, no to zajebiście. No ale tu mamy dużo stata. Tu jest obronka, atak siły czarów. To do kosza i to też. Wiedza to też nas... No, może nas trochę urządza. No nie, no idziemy w to. Idziemy w to i tyle. Co tu dodać, no. Najwyżej ten kijogra sprzedam, ale kurde, no 5 ataków się pozbyć? To ja nie wiem, czy to takie sensowne. To mi daj. I to mi daj. 5 ataków to jest dużo, nie? Kosztem inicjatywy, co prawda, ale... Dobra, na pewno potrzebujemy sobie wiedzę dobrać i myślę, że siłę czarów, jak najbardziej. Jedziemy tutaj. Dobra, Feniks na 28 spellpowera to brzmi sensownie, nie? Co ty mi dasz? Ekspercka obrona, miło z twojej strony. Postawa magiem roku. No, to już mniej miło z twojej strony, ale dobra. Co ja chcę dobić? A, mamy podstawową nekromancję. Ale czy to mi robi dużo? Czy ja coś zamiast tej podstawowej nekromancji bym chciał sobie wziąć? Na przykład ekspercką obronę, ekspercki talent magiczny. na przykład ekspercką obronę i ostatni bastion i... aha, i tyle. Dobra, to mi na razie wycof. Ekspercki... czekaj, co jest z eksperckiego talentu dalej? Aha, mogę tą tajemną doskonałość, tak? Jakbym sobie pod to wszedł. To jest więcej many i 2 spell powerka. To nie jest głupie tak naprawdę. A tak mamy trochę więcej tych jednostek na start. A czy to mi coś tak dużo zmienia? No jasne, armia się przydaje, nie? Ale tak, wojowników ognia by się przydało dobić. Dobra, na pewno cofniemy sobie tą ekspercką obronę. Na razie bym zdjął ten talent. Kurwa. Dobra, daj tą wiedzę. O, nie dało uniku. Lodowate kości to raczej nie. Daj mi tą witalność. No, oczywiście, że nie będziesz chciał mi dać tego, co ja chcę, prawda? No, wojowników chciałbym dostać, nie? Wygnanie, naprawdę. Czy cofnięcie tej wiedzy jest sensowne? Nie wiem. 20 obrażeń od magii. No kulka jego nie będzie nas biła. Jeśli poszedł pod Destro, to jest bity, nie? Ale... 2 peżeta... To jest też zawsze dużo na Nekrusie. Piąska gniewu zawsze mocarniejsza, nie? Jest czym bić. Dobra, cofnijmy sobie... to czy ten talent? Dobra, cofnij mi na razie talent. Kurwa, naprawdę! To nieprzyjemnie. Naprawdę! Nie dało mi strzelców. Do cholery. Tu mamy przyswojone, ale zdupione to. Wszystko. Nie podoba mnie się. No, levela nie dostanę, nie? Tak, tak czy tak. Tam trzeba to oddać. To oddać. I co? I nawet jak ja... nie no, jak ja bym oddał ten pierścień... no to 1000 expa mi brakuje, no. No to dobrze mówiłem. Musiałbym oddać Kijogra. Znaczy... czy 5 ataku jest warte... 2 spell powera? No potencjalnie to by było fajne, plus mana. Ewentualnie zaś tu by mi dało... żegnęłoby mi tym talentem, ewentualnie tym, no. Jest szansa... jaka jest szansa? Tak, szansa na to. To, czyli to jest 3, 4 spele. 5, 6, 7. Czyli mam 1/7, że trafię to, co chcę. Za 5 statystyk. To nie wiem, czy to taki dobry deal. Dobra, walił to pies. Bierz hajsy i lecimy z biciem typa, bo nie ma czasu, szybka bitwa. Znaczy to może być bardzo szybka bitwa, no ale wiecie jak jest. Pytanie, czy nie zagrać tego, chociaż w sumie ja się nie chcę za bardzo z nim bić, co nie? Kradzież amunicji. Weź se tego. Nie obniżymy mu morale jeszcze bardziej. Co? Zaczniemy sobie klasycznie z kowytem. Czy wzięcie jego ma sens? No tak, ten jest dużo wolniejszy teraz, a ten będzie szybszy. No on coś tam zada, nie? No taki... Nie podoba mi się do końca to, co zagrałem. No ale dobra. Mamy trochę tej many. Ile my jesteśmy w stanie was wziąć? 6 jednostek. Daj mi kostuszkę. Kostuszki dwie. Daj mi 4 lisze i daj mi wampirka. Dobra. Nie będzie źle. Nie będzie źle. Dobra, moi drodzy, omówienie bolidu jest następujące. Władimir Putin, don't touch that button, 9 ataku, 11 obrony, 24 spellpowera, 9 wiedzy. Niespecjalnie moralowy i szczęśliwy, 125 many. Eksperckie przywołanie z mistrzem życia i feniorkiem. Ekspercki talent magiczny, minus 15 kosztu rzucenia czaru, to jest na plus. I mniejsze obrażenia od magii zniszczenia, plus minus 20% obrażeń od magii. Nie wiem, czy to się sumuje, czy mnoży, czy jak to działa. To jestem ciekaw, czy to się sumuje właśnie jako punkty procentowe i mamy na przykład 50%, czy jak. No mamy inteligencję z oświetleniem i w ogóle. I witalkę z lepszą obroną, więc spoko jest. Lepsza nekromancja jest kobiet Banshee. Takie oto artefakty. No niestety nie mamy żywiołaków, nie? Aha, no i jeszcze jako, że jesteśmy Władimirem, no to wskrzeszamy wszystkich Rosjan na łuku kurskim i jest hajda. Hajda nam. Jakby to zaśpiewał Kaczmarski. Dobra, jest wpierdol awanturniczy, kopniakowy misiok. Aha. To jest ten od ścianki chyba i to jest piorun. To jest piorun, prawda? To jest piorun. No i Megazord. No zaraz sprawdzę sobie, czy to jest piorun. To nie jest piorun. Wszystko będę wiedział. Wszystko będę wszystko będę wiedział. Ja nigdy nie pamiętam, który jest który. Patriarcha Runów. Ty masz kulkę chyba. Ta. No, to czyli dobrze mówię. A to jest Władca Burzów. No bo on się tak patrzy na wprost. Tak, tak. Ja wiem, wiem. Wszystko wiem. Dobra. O kuźwa. To się wylosowało. Dobra, to ja bym proponował w ten sposób. Tak. No, zajebiście jest. A czemu tak, a nie tak? Znaczy nie, w sumie może być tak. Chociaż... Nie, Władca Burz i tak będzie przede mną. Więc w zasadzie moglibyśmy zrobić to w ten sposób. No, niech będzie tak. Ajajaj. Dobra, co ty kolego masz? W sumie nie spojrzałem na twoje statystyki, jak zawsze. 5-11, no okej, czyli masz mało ataku. 9 siły czarów, czyli nie jesteś pod magię, to też niespecjalnie dobrze. Bo jednak wolałbym, żeby było tutaj Destro grane. Okej, w taki sposób mnie tutaj zaciebałeś. Wysokie morale, morala ma 4, no to mu nie obniżymy specjalnie tym. Szczęścia ma 3, no dobrze. Runy smoczej siły, spoko. Popnął mnie za jednego. Został za 6, spoko. Co daje ta twoja klątwa? Osłabienie masz. No tak szczerze mówiąc... Ty tu możesz wlecieć. 11. Do jednego, okej, spoko. Pytanie, czy masz runę szarży? Ale ty i tak nie dolecisz. Co masz w ogóle? Runy nietykalności, okej. Ekspercka obrona, formacja obronna, lepsze szczęście, eksperckie dowodzenie. Obstawiam magię światła. Co ty miałeś dalej? Marszał bitewny, wzmocnienie runiczne, szczęście żołnierza. Okej, spoko. Co? O! A czy ty przypadkiem się przed chwilą nie ruszałeś? No nie wiem, nieważne. Runy nietykalności też sobie odpalasz? Czy to ma sens? Nie wiem, zaczniemy od strzelenia w tego. Okej. 0,2. O, znaczy 0. 0 absolutne. Mhm. 0 do 1. Stań se tutaj. 84. Aha, fajnie. 7 jesteś w stanie hitnąć. To jest dużo i niedużo. 84. Weź strzel w niego. Mhm. Ty, 5 gniewu. No, to piąska bije. Swoje bije. Dobra. Skowyt Banshee. Inicjatywa zmniejszona. Morale i szczęście. To jest zawsze spoko. Przywołanie roju os. Można by zagrać? Czekajcie. O panie. Dwóch strzelców mu eliminuje na razie. Dobra. On nie ma jak się ruszyć, kiedy mój strzelec jakiś jest. Tutaj dopiero. I to jesteś przed nimi. Tak się spokojnie. Dobra. Zagramy sobie Feniksa za chwilę. Herbata się skończyła, ja dalej piję z tego kubka. Ja mam drugi przed tym. Nie no, jakiś tam potężny jest. No, ekspercka obrona też swoje robi, nie? No. 58 obrony, no. I, o kurwa. Jebnął. Nieprzyjemne to było. Czekaj. A duszek jest tu. Ok. 5 do 8. Dobra, no hitnij smoka, bo czemu by nie? Właśnie, pamiętałem, że jest pudełko. Strzel go w pa... za dwa. Jak zawsze. A ty na szczęście jesteś w stanie tylko w jednego hitnąć. Także spoko. Dobra, we dwóch, ale nie masz kręcioła. No trochę bez sensu wziął... tego bez kręcioła. No właśnie. Okej, ty mi się wycofałeś. No martwi mnie ten tutaj duszek. Wy co? Wy musicie spierdzielać stąd tak naprawdę. Więc miło. I pan wampir się wami zajmie. Okej. Dobra, no to co? To... To jest mocne, kurwa. Ten rój os też nie brzmi źle, ale ja bym zaczął od Feniksa. Ja bym rzucił Feniksa, żeby było się czym bić, bo Feniks ma zajebistą inicjatywę, nie? Więc ja bym rzucił Feniksa, rzuciłbym skowyt, rzuciłbym rój os i ewentualnie można coś hitować, nie? Ty już więcej nie poczarujesz poza tą ścianką. Więc spoko, duszkiem, no duszek jak teraz dostanie, to dostanie mocno. Z połowa go spadnie lekko, jak nie więcej. Ha. Kurde, ja tylu nawet nie dobiłem. Chyba. Nawet nie wiem, ile teraz mam punktów, szczerze wam powiem. Wiem, że jak ostatni raz sprawdzałem, to byłem już w tym top 100, ale co się tam teraz wydarzyło, to nie mam pojęcia. Runy smoczej siły. Ojej, to zaboli. To zabolało. Aha. Smoczka. No. Bij tego typa tutaj. Za 17, no to dużo. Wtedy go zablokujesz dalej, nie? Czy nie? 0, a tak zabijesz jednego, nie? No właśnie. Zabij mu jednego. O kurwa, ja stoję w tym. Jak debil. Nie zauważyłem. Dobra, nieważne. No ale będziemy się jeszcze wskrzeszać, także spokojnie. Gorzej, że on też może się wskrzeszać, nie? A, ryny berser... A ma ryny berser... Aha, no tak, no bo to jest... 7, aha, ty nie oddajesz, okej. 1, 1, 6 do 10, 4 do 7. Ciekawe, 2 do 3. Dobra, strzelaj tego i się ulecz przy okazji. Ma przynajmniej strzelców wygonionych. Skrześ umarłych. Full stack wampira. Brzmi super. No pociesza mnie to, że nie ma jakichś wybitnych tych właśnie faktycznie statystyk, nie? Natomiast będzie nadrabiał to runami, ale w miarę upływu bitwy no nie będzie tak już kolorowo, no. Gorzej, że kurwa, Megazord tu ma... Nie, tu nie ma przejścia i tu też nie ma przejścia, dobra. Ten za to ma przejście. Dumnie. Chyba, że tu wlecę i go strzelę w papę. No chyba, że zrobi boskie i wtedy sobie wleci. Trzeba się fokusować na pojedynczych jednostkach. Okej, boskie przewodnictwo tutaj. I co, berserker? Odpalony. Na szarszy, czyli lecisz na łucznika. Okej. Jeden. Feniks jest w stanie hitować, ale ty mu oddasz. Dobra, daj sobie defka na razie. Megazord może tu wlecieć i strzelić mnie podwójnie. Runy berserkera, właśnie, to zaboli. Dobra. Trzeba było wziąć tamtego. 3 do 5, jasne, że ty bolisz. Ty też bolisz. Dobra, strzelaj tego w papę, póki jest na 0 zdrowia tak naprawdę. 23, dobrze. Pięć gniewu. Wiązka wcale nie jest słaba. Moglibyśmy mu smoka zabić tak naprawdę. Ty, no to błyskawicą nawet klepie, nie? Zacznij od skowytu. To już mu zmniejszamy szanse na szczęście, szanse na morale i zmniejszamy mu inicjatywę. A to się bardzo przyda. Runy skrzeszenia są chyba... Na którym tierze? Trzecim chyba, nie? Runy egzorcyzmów, ale ja w zasadzie to nie mam żadnych wzmocnień. Zdarzenie łapną, oczywiście. Pytanie, czy ma wskrzeszenie. No ty go strzelisz w papę i to mnie zaboli. Ale spokojnie. Runy berserkera, o proszę. W kogo wlecisz? Feniksa? Nie. Tego. Ciekawe. Nie wiem, czy to taki dobry ruch. To też nie najlepszy, że tak powiem. Daj se defa. Ale już teraz zostanie na dziurę mocno. Mhm. No nie smoczej siły, ale dobra, no. Już spalił na wszystkich te runy smoczej siły, nie? Znaczy, tu jesteś w stanie go praktycznie zabić. Mhm. Osiem do 12. A tym Feniksem trzeba nadrabiać, nie? Tylko pytanie w co? Tutaj... A kiedy się smog rusza? Aha, smog jest późno. Postucha jest tu. No to ten smog sobie zdechnie od tego patriarchy, jak ja się nie ruszę nad Feniksem tu. Dobra, no, trzeba go dobić. 19, no fajnie. Dobra, liszem go najwyżej strzelimy. No bo coś trzeba robić. Runy smoczej siły, dobra, wampir jest połowa na dedzie. No nawet nie. Dobra, coś się odnowił, jest gitara. Zobaczymy. No nie jest za mocny ten nasz skowyt. Niestety, co tam koteczek? Co mnie tak pacasz łapką? Za chwilę będziemy jechać, wiesz? Możesz ty. 2 do 3, 1. Tylko, że jak ty go hitniesz, to on ci odda, nie? O co chodzi, kocie? No, masz. Poatencjonuj się teraz. Możemy ciebie strzelić, tylko, że to nie ma sensu. O, ciebie możemy strzelić. Ty masz jakieś wzmocnienia na sobie? Specjalnie. Ale... czekaj. Tak byśmy mogli strzelić. O właśnie. 1. No dobra. 3 do 5. Tak bym był w stanie wtedy uratować Smoczysława. Chyba, żebym mu strzelił tym. Kryształem, ale wolałbym chyba tutaj dać łapką go pacnąć. Kiedyś jest harcownik. Kiedy się ty ruszasz, kolego? Późno. Dobra. To ruszymy ciebie, żebyś ty mi nie zabił smoka. Mhm. Tobą zrobimy... Czekaj, magiczny kryształ tutaj. Byłby niegłupi, tylko nie mam czym go strzelić. I to jest problem. Ale weź piąstkę gniewu. Ty masz runy... Nie masz run. To strzel go. Możemy ciebie strzelić, albo możesz wskrzesić takiego wampiroka. Albo... 7 smoków. Nie no, ciebie to Feniksem bym dobił. Możesz 13 tych skrzesić. Fajnie. Dobra, na razie strzel tego, żeby nie odżył. Ty sobie zdefuj, żebyś był jak najpóźniej. Dobra, ty nie masz ani na ściankę. Co najwyżej możesz mnie z kija pociągnąć. No tak będziemy tym wampirem sobie latać, nie? Od Annasza do Kajfasza i od Ananiasza do Barabasza. Albo od Ananiasza do Kleofasa, jak ja to lubię mówić. Ale chyba nie na heroskach. Co? Zabijemy sobie... Okej. Zabijemy sobie Feniksem tego. Smokiem w harcownika? Czy smokiem w misia w sumie? Może nie byłoby to głupie, nie? 2 razy runy berserkera. Czy ty wtedy... ja ci oddaję? Tak. To nie boli mnie to aż tak bardzo. W takim układzie, dobra. Feniks 2 powinien zabić. Nie zabijesz. To akurat kurde niedobrze. Jak ty nie zabijasz 2, to jest to sytuacja typu smutna, ale nie szkodzi. 381. 121 obrażeń. Kiepsko. Okej, boskie przewodnictwo na harcownik. To zabija mi wampira. To nie jest dobre. Runy berserkiera, no to też nie jest dobre. Ile mamy many? Dużo. No dobra, spokojnie. Czy możemy... No co, no zabijesz mi smoka chyba, jeśli jest na prostej. Jest na prostej runy piorunów ładne, o proszę. Weszło mu wyniszczające, co jest niedobre. Bo ma chyba zmniejszoną inicjatywę. Tak, bardzo zniszczoną wręcz ma inicjatywę. Okej, kurwa, jeszcze skopany został, no dobra, ale chociaż mu oddał. Są plusy. 1. Bez sensu ciebie łapką hitować. 3 tych możemy hitnąć, ale to jesteś gównem tak w zasadzie. Wskrzeszenie umarłych to jest zajebiste, bo leczy mnie do fulla. Więc na razie sobie z tym odczekamy. Stworzenie Feniksa, wydmowę zastępy, magiczny kryształ, przywołanie roju os. Się zastanawiam, czy ten rój os nie byłby dobry, ale chyba jeszcze nie. To chyba 5. W takim układzie. Dobra, hituj tego. Zajmijmy się tym tutaj kurwidołkiem. A tą resztą się zajmiemy potem. Okej, ty znowu runy berserkera. Okej. No to nieprzyjemne było akurat. Ty padniesz sobie od tego. I żeby ten Feniks nie dostał specjalnie obrażeń od tego kryształu, bo to go zaboli. To ty się przemieścisz... Aha, ty się nie przemieścisz. Ale czekaj, jakbyś... Ty tu se hitnął tego. Nie wiem, w zasadzie. Dobra, w kontrataku nie powinien aż tyle zadać. No właśnie. Więc ty sobie staniesz tu i go strzelić w japę. Bardzo dobrze. Kolejny terror padł, że tak powiem. A wy się przesuniecie. 2 do 4, 2 do 3. Ty jesteś po nim. Feniks jest przed nim, to jest niedobre. Kto z was więcej robi? W sumie to nie wiem. Dobra, klep tego misia. No ty będziesz go strzelał pewnie za 2-3 jednostki, nie? Nie, więcej chyba nawet. Chociaż ja mam 32 obrony, a ty masz 12 ataku, no to... 3, 5. Dobra, i oszołomienie. No to nie fajnie, nie miło z tej strony. Ty gnojarzu, jesteś tutaj. Dobra, stań se tu. Ty gnojarzu, stań sobie tutaj. Dobra, miśki ten. Ty nie strzelasz, ty strzelasz. Feniks. Feniksem się fokusujemy na nim, żeby go dobić. Runy piorunowo ładne. I co, strzelisz go z kija? 4. Spoko. Skończyły mu się praktycznie już zasoby raczej. Dalej masz runy piorunowo ładne, dobra, spoko. Kurde bele. Ten smok to po prostu jest przykry. Tego byś ładnie hitnął. Ale dokończmy go. 4. Czar odparty. Dobijemy go pięścią. Tak, dobijemy sobie go pięścią i będzie można latać. Co ty dałeś? Polskie przewodnictwo. Okej, ciekawe. No, zabij go. Kolejny gnuśny padł. Ile masz many? 78. Dobra. 1. Spoko. Jeszcze mamy w odwecie wskrzeszenia, także wiecie, no. Możemy sobie tu stać i stać, tak naprawdę. Tu masz osłabienie. Co 40. Nie powinieneś mnie zabić. A chciałbym, żeby nasz pan... Seriously? No to nieźle. Dobra, ty strzelaj w niego. 10. Ile ten smok ma? Ten smok jest nieżywy. Nie, 73. Ile on go hitnął? 67. Czyli go zabije. No właśnie. 6 do 10. 14 do 21. Dobra, no zastrzel go. Bardzo ładnie. Ty, skrześ sobie. Skrzesić duchy? W zasadzie? Dobra, wysadź to, żeby mnie nie denerwowało. I teraz zrobimy sobie taki myk. 5 gniewu, spoko, spoko. Ile? To w chuj zadaje. Dobra, dzięki moi drodzy za obejrzenie. No taki fajny, taktyczny, bezpieczny nekromanta. No chyba nie było sensu tu nic specjalnego zagrać, nie? Że tak powiem. Zobaczymy, no przeciwnik się podda, chciałbym zobaczyć jego artefakty też. Mimo, że tam, nie ukrywam, no trochę mi zależy na tym czasie, no ale fajnie wyszło. Feniks jest OP, jak zawsze. Jakbym miał tych łuczników, też by było spoko, nie? Zawsze jedna jednostka, ale nie miałby specjalnie do nich dostępu. No. No to co, moi drodzy, dzięki bardzo za uwagę. No, to wskrzeszenie mega mocne. U mnie. Magiczny kryształ. Nie no, prawie pięścią gniewu. Tylko kogo? No też tego. Tego zabijasz. Tego zabijasz. Nie no. Władimir jest turbomocny, nie? Jeśli o to chodzi. To jego wskrzeszanie jest niesamowite. Możemy doczyścić tę grę. Zwłaszcza, że ten Rój Os bije chore obrażenia. 350 damage'a i jeszcze zbijasz z inicjatywy, no nie? Kurde. Liczyłem, że tutaj przeciwnik, jak mając coś takiego, to by poszedł, kurczę, w kulę ognia z zapłonem, dlatego właśnie tak prewencyjnie, kurde, wziąłem te, wiecie, no jeśli jeszcze to by była ta druga, nie wiem, ona jest chyba sfera czy coś, no to już w ogóle, nie? Ale dobra, moi drodzy, dzięki bardzo za obejrzenie, jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Co, czy on miał tylko... nie, czekaj, co on tu miał? Pierścień witalności, wiedza szczęście, to... no nie były to za dobre artefakty. Znaczy, no za dużo statów to z tego nie ociągnął, to fajne, nie? Dobra, trzymajcie się ciepło, pa pa!